Cześć Marek, czuj się jak zawsze, mam nadzieję, czyli jak u siebie w domu. U siebie w samochodzie. Jak u siebie w samochodzie też jeździsz elektrykiem przecież. Też jeżdżę elektrykiem, no. Dokładnie. Cześć jeszcze oficjalnie. Cześć. Powiedz proszę, Margaret, chociaż zaraz za moment będę chciał jeszcze wrócić do twojego koncertu Unplugged, bo jak ostatnio się widzieliśmy w tym studiu naszym mobilnym, to o tym rozmawialiśmy. Ja już to oczywiście wszystko widziałem i to wyszło kapitalnie. Gratulacje. Super, i dziękuję serię Unplugged bardzo państwu polecam. I w tym klimacie, który tam Margaret stworzyliście, no to naprawdę jeszcze mocno dodało. Zaraz jeszcze do tego wrócę, ale teraz porozmawiajmy najpierw o najnowszych sprawach. Jaką opowieść dla świata niesie Margaret wraz ze swoją nową płytą i jaki komunikat chce do tego świata wysłać? Ale to jest głębokie pytanie jak na porę. No, dziesiąta, dziesięć lat na scenie, wiesz, to są takie... Spróbuję na nie odpowiedzieć jakoś. No wiesz co, ja faktycznie przygotowuję się teraz do wydania płyty Siniaki i Cekiny i to będzie płyta popowa, więc lubi się mówić, że jest to powrót, natomiast dla mnie nie jest to powrót, jest to cały czas jednak rozwój osobisty, muzyczny, no ale faktycznie ta płyta będzie popowa, utwór promujący tę płytę, jeden z, bo będzie oczywiście ich jeszcze dużo, to jest Tańcz Głupia, no i Siniaki Cekiny są taką opowieścią, w sumie o tym moim dziesięcioleciu też, ale w sumie o tym dualizmie, który w życiu przecież nas otacza i jest jakby nieodłączną... Niezłącznym tutaj, jak to się mówi? Elementem naszego życia. Naszego życia. Ale dualizm, a zobacz, dualizm jest jeszcze trudniejszym słowem, tak. I przyszło z wielką łatwością, ale na czym ten dualizm polega? No wiesz co, gdyby nie było tych siniaków, nie byłoby cekinów i bez cekinów nie byłoby siniaków i tak jak w życiu, że no musi spać deszcz, żeby później wyszło słońce i tak dalej, nie? Że te wszystkie zależności to jest wszystko ze sobą powiązane i tak sobie myślę, że te wszystkie też moje, te dziesięciolecie i te moje wzloty i upadki to też trochę opowieść o tym, natomiast nie tak literalnie, ale metaforycznie o tym dualizmie, który nas otacza i który w sumie jest fajny, który ja doceniam, który ja się tam kłaniam. Ale mam takie poczucie, i teraz będę mówił wyłącznie przez chwilę o warstwie artystycznej, że ty lubisz takie stąpanie, czy taki bieg po sinusoidzie, to znaczy... Tak. No bo teraz mówisz o muzyce popowej, przez ostatnie lata kojarzyliśmy cię czasem raczej z czegoś innego, chyba takiego bardziej hip-hopowego, czy urbanowego, tego typu brzmień. Z czego to wynika? To znaczy, zapytam wprost, czy tobie się nudzi pewna stylistyka i szukasz nowej? Słuchaj, w jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak, bo jestem muzykiem, takim bardzo aktywnym, bardzo płodnym. No i przez to, że też dużo naprawdę piszę tych numerów, to bardzo się też rozwijam tak, myślę, szybko i wartko. No i w tym sensie też cały czas sięgam jakieś po nowe brzmienia, coś, co będzie mnie ekscytować. Chyba stąd właśnie. No właśnie, bo zastanawiam się, nie chciałbym nikogo obrazić, bo ja bardzo kocham reggae i zawsze kochałem, ale tak sobie często myślałem, będąc na koncertach muzyki reggae, czy na festiwalu, gdy słuchałem na przykład kapel jamajskich. Tak. Oczywiście byłem oczarowany, ale no musiałem pomimo swojej miłości do tej muzyki przyznać przed samym sobą, że ja chyba już to słyszałem. To znaczy, że to jest na przykład 14 płyta już tego doświadczonego artysty, ale tam mniej więcej wszystkie te piosenki wydawały mi się podobne. Jedna zwrotka przez całą karierę. No i właśnie, i wtedy pomyślałem i teraz wczoraj pomyślałem w tym kontekście o tobie, to znaczy, że miałem takie poczucie, że ty byś chyba tak nie potrafiła, albo nie chciała, może to będzie lepsze sformułowanie. Chyba tak, chyba bym po prostu nie chciała i też, bo wiem, że ostatnio gadaliśmy, Piotrek mój tutaj był też przywołany i teraz mówisz o tym reggae. Tak, i w sumie chyba tak samo, Piotrek ma tak samo jak ja, że też się nie lubi nudzić i w którymś momencie on doszedł do jakiegoś sufitu w tym reggae, a po prostu chciał dalej robić muzykę i chciał się dalej rozwijać, więc zaczął grzebać gdzieś tam w innych kierunkach. Natomiast tak jak mówisz, ja też, nie wiem, no reggae jest jakąś taką vibe'ową muzą, która zawsze się dobrze kojarzy i w ogóle dobrze, że ona jest, ale faktycznie dobrze też się rozwijać dalej. Tańcz Głupia to pierwszy singiel, który zresztą sobie bardzo dobrze radzi na YouTubie. Co można wytańczyć słuchając piosenki Tańcz Głupia? Ja mogę powiedzieć, co ja wytańczyłam, no więc ja tam wytańczyłam te wszystkie swoje bolączki aktualnie, które wtedy przeżywałam. Miałam faktycznie taki moment, w którym... Że jest trochę tak, że te wszystkie sprawy, które mamy, problemy,
że lubimy sobie je przegadać z przyjaciółką na winie, nie? A to był taki moment, w którym mi się już nie chciało gadać i w sumie... Nie chciało ci się pić. Nie chciało mi się pić. I tak też czułam, że to już nie ma sensu, że te słowa zostały i tak wszystkie wypowiedziane. I nieraz po prostu takim katarzis, przynajmniej dla mnie właśnie jest taniec, że dobra, już nie gadaj tyle, tylko tańcz. I ja to wytańczyłam w sumie. Byłem kilka dni temu na festiwalu Poland Rock i tam było spotkanie na SP z Kwiatem Jabłoni. Zgłosił się pewien mężczyzna, który opowiedział o swoim kryzysie psychicznym, o swoich problemach i o tym, że na pewnym etapie, oczywiście gdzieś obok terapii, obok wsparcia specjalistów, takim z jego perspektywy kluczowym elementem były kilka utworów Kwiatu Jabłoni, które bardzo mu pomogły. Ty też w to wierzysz? To znaczy, że muzyka realnie może być terapią? Tak. To znaczy muzyka dla mnie jest na maksa terapią. Ja w innym kontekście, no bo też jestem twórcą, ale też jak nie mam takich artystów, do których wracam, którzy mi autentycznie pomagają, nie? Że jak jest zły dzień, to ja zawsze włączam sobie Indie Eri i ona po prostu mnie leczy swoim głosem i tymi dźwiękami, więc totalnie w to wierzę i dlatego chyba też jestem tańcz głupia. Ja też miałam jakąś taką podskórnie gdzieś tam nadzieję, że to też komuś pomoże i ktoś też zamiast, wiesz, wałkować coś jeszcze raz, to po prostu w stanie wytańczy to i elo. A czy tańcz głupia to jest jakikolwiek ukłon wobec Lady Punk, którzy też byli teraz na pole roku, czy to zupełnie czysty przypadek? Może nie przypadek, bo faktycznie fraza... No bo klimacik jest też, no może nie Lady Punk, ale klimatem wracasz do jednak lat 80., co nie? Tak, lat 80. Nie było to w żaden sposób inspirowane Lady Punk, natomiast sama fraza tańcz głupia, no ja ją znam, wiadomo, z piosenki Tańcz głupia Lady Punk, więc jakby ta fraza tutaj to na pewno się za X należy, wiadomo. No i Margaret, teraz nowy singiel, biegnę dalej biegnę. To oczywiście nasuwa się to pytanie, gdzie biegnie dalej Margaret, ale zanim o tym, to powiedzieliśmy o tym, że lubisz zmieniać stylistykę. No i ja ci absolutnie uwierzyłem w całą twoją opowieść. No i później puściłem sobie ten utwór i pomyślałem, to jednak nie jest taka inna Margaret niż ta z ostatnich lat. Tak? Trzeba być czujnym. Ja bym się nie zgodziła akurat. Ale z których ostatnich lat? No tam jest trochę takiego, no, tego urbanowego brzmienia. To prawda. To jakiejś takiej, powiedzmy, rewolucji nie ma, więc rozumiem, że traktujesz to na luzie. To są miraże jakieś, no. Takie jakieś blendowania się różnych styli i rzeczy. Natomiast no, w takim odbiorze szerokim na pewno jest to bardziej popowe niż urbanowe. Jaką, że tak powiem, message dla świata wysyłasz tą piosenką? Wiesz co, ta piosenka Dalej biegnę jest najnowszym singlem, a ja już pracuję nad kolejnym, więc nie wiem, o którym przesłaniu mam już mówić, żeby Państwu tak tutaj... Wiesz, zastanawiam się o tym biegu też w kontekście w ogóle Twoich 10 lat na scenie. I to, co chciałem Cię dzisiaj zapytać, ciekawi mnie to u wielu artystów. Zastanawiam się, jak istotny to jest element twojego życia artystycznego, ale to też może bardzo mocno dotykać życia osobistego, codziennego. Chodzi mi o słowo presja. Znaczy, czy Margaret odczuwa teraz presję? To znaczy, znowu zapytam najprościej. Czy ty miewasz tak, że martwisz się, że wiele rzeczy ci wychodziło i nagle to stracisz? Tak. Nie jest to takie literalne, że tak sobie o tym myślę w głowie. Natomiast jest jakiś taki ciężar codziennego wstawania z łóżka i jakiejś takiej powinności bycia cool, bycia na czasie. Bo od tego w sumie też jakoś zależy nasza praca i to jest to, co się robi na bani. I ja też, to jest takie uczucie, które w żaden sposób mnie nie motywuje do robienia muzyki, wręcz mnie tak stopuje. Więc ja staram się po prostu o tym jakoś nie myśleć, staram się uciekać, staram się przede wszystkim wkręcać sobie jakieś rzeczy, żeby na zajawce robić rzeczy. Natomiast ta presja zawsze i tak przychodzi, koniec końców. Nie. A myślisz, że wielu artystów może mieć dzisiaj coś takiego, że ileś utworów osiągnęło bardzo dobry wynik na YouTubie, ma dużo wyświetleń. Jak, o ile wiem, to jest jednak często karta przetargowa dzisiaj w rozmowach, nie wiem, z wytwórniami czy w innych miejscach. I że po prostu, jakkolwiek jest to dalekie od wyobrażenia o tym, co myśli artysta generalnie, że po prostu martwicie się o to, że to może przestać tak trafiać do ludzi. To znaczy, że już kolejne utwory będą osiągać dużo słabsze wyniki. I to może być taka presja, myślę, psychiczna. To znaczy,
znaczy to powiem więcej, no, na pewno tak będzie, bo nikt nigdy na samym szczycie nie został na wieki, tylko to jest, tak jak wspominałeś, sinusoida, więc to, co wiem na 100%, to, że zaraz to minie. Staramy się utrzymać jakby te sanie jak najdłużej, ale też mamy swoje ograniczenia, też w jakimś sensie, w którymś momencie się zaczynamy wypalać. Ja jestem w takim momencie, że jestem bardzo twórcza i kreatywna, ale też sobie myślę, że pewnie przyjdzie moment, w którym po prostu mi się to wiaderko z pomysłami skończy. I to jest stresujące, ale to jest też specyfika tej pracy, nie? Że ja często gdzieś tam słyszę, że bo ty tam sobie tylko śpiewasz. No w sumie sobie tylko śpiewam, ale ta presja psychiczna, która jest taka codzienna, taki codzienny bagaż, kiedy wstajesz i sobie myślisz, kurde, czy już o mnie zapomnieli, czy jeszcze nie? Czy jeszcze właśnie mam pracę? Czy już mam szukać? Nie wiem, co się robi w takich sytuacjach. No właśnie, wiesz, bo ja sobie czasami myślę, że nasi widzowie być może czasami również myślę o takich artystach, którzy byli przez chwilę. Mówię w takim, tak, na takim tak. topie, no bo tak. I znowu wracam do twoich 10 lat, bo to jest pewnie jakiś twój wielka wdzięczność dla publiczności, bo to oni są twoimi 10 tak. latami de facto, nie? Ale czasami mam w głowie takich artystów, których bardzo polubiłem, sprawdzam po trzech latach, co u nich się dzieje, bo sam o nich trochę zapomniałem i myślę sobie, tak. że to musi być dla nich piorunujące uczucie. No, myślę, że spadanie z bardzo wysoka jest bardzo bolesne. Dlatego też tak doceniam te swoje 10 lat, bo w ogóle tak zaistnieć, to tam jeszcze luz, ale faktycznie utrzymać się, mi to kiedyś powiedziała Ewka Farna, jak ja zaczynałam. I też mi to powiedziała, że najtrudniej jest się utrzymać. Bardzo łatwo jest się wybić, coś tam powiedzieć, zaśpiewać, coś tam jakoś zabłyszczeć. Natomiast utrzymać tą uwagę jest bardzo trudno, więc no to 10 lat i w ogóle ten rok jest dla mnie jakiś taki... No taką nagrodą. A jak twoja obecna kreatywność przekłada się na koncertowanie i na koncerty? To będzie intensywny okres. W ogóle jakie plany na sierpień? No w ogóle w sierpniu będę na festiwalu Top of the Top w Sopocie. Ale mam nadzieję, że nie będziesz spała w tym hotelu, który za 2 noce bierze 50 tysięcy. Słyszałaś o tej sprawie? Nie. Bo jeden z hoteli w Sopocie przy okazji tego festiwalu podniósł ceny i 2 noce kosztują 50 tysięcy, więc... Myślę, że na pewno tam nie będę spała. Ale tak, będę o Top Trendy Festival. No to tu się jeszcze wrócę do pierwszego zdania, które powiedziałeś, jak tutaj wsiadłam, czyli MTV Unplugged. Będę staram się przenieść w jakimś sensie ten klimat i kilka utworów, bo na pewno nie cały koncert, na to nie mamy czasu, ale właśnie na tę scenę sopocką, więc będzie trochę kubańskich rytmów, będzie też akustycznie, ale to pierwszego dnia, drugiego, a pierwszego dnia jeszcze będę tańczyć głupia i będę tańczyć i śpiewać, będę, oh my god. Będzie się działo. Będzie się działo, no. O tym koncercie nagranym w ramach Unplugged chciałbym jeszcze porozmawiać. Ja myślę, że wielu naszych, zwłaszcza młodszych widzów, chociaż bycie młodym to oczywiście to co w sercu, a nie to na zewnątrz, może dobrze rozpoznać. A ty masz lat? 31. Ja przed 18 jestem cały czas. No w sumie tak, ja w wielu momentach swojego życia też. No. Natomiast ta lokacja, w której nagraliście, to może być przez wielu takich 18-latków z Warszawy dosyć dobrze i szybko rozpoznana. Mam na myśli miejsce, w którym nagraliście koncert Unplugged. A tak, widzisz, to ja już, klimaty. Ty już... To ja w takim razie już nie chodziłam do tego klubu. A, widzisz. Ale widzisz. Nagrałam tam koncert w Teatrze Kubanu. Tak się chodzi tam teraz na imprezki? Słuchaj, ja jestem z Krakowa i jest ten klub, o którym mówimy, jest również w Krakowie. On jest bardzo, bardzo modny. Okay. Tak, i właśnie z takich latino klimatów w dużej mierze. Jak wspominasz ten koncert? Oj, no ja go wspominam bardzo dobrze, bardzo długo go wspominam, bo to była też niesamowita rzecz dla mnie artystycznie i muzycznie, ale też z drugiej strony spełniłam swoje marzenie. Oprócz tego, że ten format MTV Unplugged, no to taki koncert, który od A do Z ja po prostu wymyśliłam, miałam na niego wpływ, zmieniałam sobie, co tam chciałam, byłam bardzo, bardzo picky, ale cieszę się, że to tak, no taki pierwszy, myślę, mój koncert od A do Z nagrany, który w 100% jest. A pamiętasz, który koncert z tej serii widziałaś po raz pierwszy w życiu jakiegoś innego artysty? No to oczywiście Kaja, to była pierwsza... To mówisz o polskich artystach? Tak, pierwsza artystka polska, która ja w ogóle robiła MTV. Ja kocham Unplugged Gentlemana a propos reggae. Też nagrał, między innymi z Shaggym.
A, no co ty? Polecam. To nie słyszałam. No i jeszcze z zagranicznych, no to ja uwielbiam Mariah Carey, też to jest. Fajne uczucie chyba później, jak się tak polubiło kiedyś i słuchało Mariah Carey, a potem samemu wystąpić w tym formacie, to no, dosyć no, przyjemne, nie? Margaret, na koniec, bo wczoraj została ogłoszona data wyborów, 15 października, prezydent Andrzej Duda na Instagramie, ale także chyba na Twitterze ogłosił datę wyborów. Wspominałem o festiwalu Poland Rock, gdzie mieliśmy okazję jako Onet też prowadzić spotkania i jeszcze raz powiem o spotkaniu z Kwiatem Jabłoni. Oni byli pytani o co sądzą na temat takiego zdania, czy takiej opinii, że artyści nie powinni wypowiadać się na temat polityki. Jakie jest twoje zdanie na ten temat twoje zdanie? Ja od razu powiem swoje, przepraszam. Nic głupszego nigdy nie słyszałem, nigdy tego nie rozumiałem. Co ty o tym sądzisz i czy wybierasz się na wybory? Na wybory się wybieram, zachęcam do wybierania się wybory i do decydowania o sobie świadomie. To, że artysta nie powinien się wypowiadać politycznie, to jest jakieś echo po prostu jakiejś, nie wiem, komuny, chyba jakichś starych czasów, że tam... Przy czym za komunę działało wiele zespołów, którzy właśnie o tym... No, dzisiaj o tym mówią. O wolności śpiewali. Tak, natomiast to nie do końca jest polityka, to jest nasze życie, to są nasze codzienne sprawy, więc ja jako obywatel, ale też jako osoba publiczna, nie uważam, żebym nie miała tutaj prawa głosu. Na pewno... Nie wypowiadam się jakoś wielce na te tematy, bo się po prostu na nich nie znam, więc nie chcę dokładać jakichś... Chociaż często zdecydowanie zabierasz głos. Tak, w takich sprawach politycznych, takich bardziej społecznych. To jest właśnie polityka. Dokładnie, bo to jest też coś, co mnie bardzo dotyka. Tam, wiesz, te liczby, tam, że to ja nie wiem już. Bardzo marzę o tym, żeby ktoś to wiedział i żeby kierował tym mądrze. Natomiast społecznie faktycznie zawsze się bardzo udzielam, bo jest to dla mnie bardzo ważne, no bo żyję tutaj i jakby doświadczam tego, co... A czy kiedykolwiek, na przykład na początku twojej kariery, ktokolwiek doradzał ci, że nie warto, że no nie jasne. Warto? Doradzał, zabraniał. Ach, te porady. To o tym sobie może porozmawiamy następnym razem, być może już po wyborach. Tak. Z Margaret zachęcamy do tego, aby wysłuchać nowego singla, ale też pierwszego singla, za jakiś czas kupić płytę, posłuchać koncertu w Sopocie oraz pójść na wybory. Pójść na wybory. Kropeczka. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie wraz z Margaret.